Mnóstwo osób zmaga się z częstym uczuciem zmęczenia, senności i braku energii. O ile jest to stan chwilowy, wynikający na przykład z tego, że danego dnia dużo pracowaliśmy, uprawialiśmy intensywnie jakiś sport, czy akurat się nie wyspaliśmy, nie ma powodów do niepokoju. Zmęczenie czasami dopada każdego i jest to absolutnie normalne. Problem jednak pojawia się wtedy, gdy to zmęczenie i brak energii towarzyszy nam na co dzień, bez wyraźnego powodu. A przynajmniej tak nam się wydaje, że tego powodu nie ma. Dlatego w tym odcinku opowiem Wam o najczęstszych powodach przewlekłego zmęczenia. Dowiecie się również, co można zrobić, aby poprawić sobie komfort życia i mieć więcej energii na co dzień. A jeśli jeszcze się nie znamy, to cześć, nazywam się Agnieszka Wojciechowska, jestem magistrą chemii medycznej i prowadzę kanał Okiem Chemika. Poruszam tutaj tematy związane z nauką, zdrowiem, medycyną, lekami, kosmetykami, żywieniem i szeroko pojętą chemią. Jeśli interesują Cię takie treści, to subskrybuj ten kanał i zapraszam na film, który powstał we współpracy z zaprzyjaźnioną marką Cambly. Problem ciągłego zmęczenia jest powszechny. Międzynarodowa firma badawcza Young Gov przeprowadziła badanie, z którego wynika, że tylko co siódma osoba czuje się wypoczęta każdego dnia zaraz po przebudzeniu. Eksperci zauważają, że problem ten się coraz bardziej nasila, zwłaszcza wśród osób bardzo młodych, które notorycznie chodzą zaspane w ciągu dnia. Oczywiście wśród dorosłych osób ten problem również występuje, ale trochę rzadziej. Co może być przyczyną tego stanu rzeczy? Jakie są najczęstsze przyczyny przewlekłego zmęczenia i braku energii? Pierwszym z nich jest odwodnienie. Ale nie takie odwodnienie jak na przykład podczas biegunki czy gorączki. Wiadomo, że na co dzień nie mamy aż takich deficytów wody w organizmie. Jednak faktem jest to, że serio wiele osób myśli, że pije wystarczającą ilość wody w ciągu dnia, a tak naprawdę pije jej znacznie mniej niż potrzebuje. I co ważne, wiele osób rzadko odczuwa objawy przewlekłego odwodnienia, bo ono wcale nie objawia się tym, że czujemy suchość w ustach i bardzo, bardzo nam się chce pić. Bardzo często jedynym objawem jest właśnie zmęczenie i brak energii. Dlatego spróbuj pić więcej wody niż zwykle i obserwuj swój organizm, jak reaguje na te zmiany. Zapotrzebowanie na wodę wynosi około 2-2,5 litra dziennie, ale to jest ilość średnia i tak naprawdę każdy może mieć trochę inne zapotrzebowanie, które jest zależne od prowadzonego trybu życia, a także od pory roku i temperatury, w jakiej przebywamy. Wiadomo, że w lecie bardziej się pocimy, więc powinniśmy więcej wtedy pić. Podobnie podczas uprawiania sportu czy nawet niewielkiej aktywności fizycznej. Dobrym nawykiem jest wypijanie codziennie rano i wieczorem sporej szklanki wody. Rano jesteśmy odwodnieni po kilku godzinach snu, więc uzupełnienie płynów korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Natomiast szklanka wody wieczorem również jest świetnym pomysłem, aby w ciągu nocy mieć jednak zapas wody w organizmie. Jeśli masz problem z pamiętaniem o regularnym piciu wody, proponuję zainstalować sobie apkę, która będzie Ci o tym przypominać. Drugim częstym powodem przewlekłego zmęczenia i braku energii jest nieleczona niedoczynność tarczycy. Hormony produkowane przez tarczycę, czyli tyroksyna i trójjodotyronina, zarządzają działaniem właściwie całego naszego organizmu. Niedobór tych hormonów sprawia, że organizm wchodzi w tryb oszczędzania baterii i zmusza nas do ograniczenia wydatkowania energii. W efekcie oczywiście mamy tej energii mniej, chce nam się spać, jesteśmy ciągle zmęczeni itd. Więcej na temat niedoczynności tarczycy opowiadałam w filmie, który podlinkuję Wam w opisie filmu na dole. W każdym razie niedoczynność tarczycy należy leczyć. Jeśli to ona była przyczyną przewlekłego zmęczenia i braku energii, odpowiednia dieta oraz farmakoterapia z pewnością poprawią Twój komfort życia. Mówi się, że cukier krzepi. I oczywiście w pewnym sensie jest to prawda, bo glukoza jest paliwem dla naszych komórek. Jednak gdy organizm ma problem z jej prawidłowym metabolizmem, może się to objawiać właśnie przewlekłym zmęczeniem, brakiem energii i uczuciem senności, zwłaszcza po zjedzeniu posiłku bogatego w cukry proste. Jak już wspominałam, glukoza jest paliwem dla naszych komórek, ale żeby się do nich dostać, potrzebuje insuliny, która tą glukozę do komórek tak jakby wpycha. To tak jakby insulina pukała do drzwi komórek, aby glukoza mogła się do nich dostać.
Jednak gdy systematycznie organizm dostaje zbyt dużo glukozy, a więc produkowana jest też duża ilość insuliny, po pewnym czasie wykształca się na insulinę oporność. Tkanki są na nią mniej wrażliwe i to powoduje, że organizm musi wyprodukować tej insuliny znacznie więcej niż początkowo. Duże wyrzuty insuliny powodują uczucie zmęczenia i senności, dlatego jeśli zmagasz się z tym problemem, warto wykonać badania w kierunku insulinooporności. Aby sprawdzić, czy chorujesz na insulinooporność albo już nawet cukrzycę typu drugiego, należy wykonać badanie glukozy i insuliny na czczo. Dobrym pomysłem jest również wykonanie krzywej insulinowo-glukozowej. Skierowanie na to badanie powinieneś dostać od lekarza pierwszego kontaktu bądź od diabetologa. Dla wielu lekarzy będzie to dodatkowa informacja, jak wygląda stężenie insuliny pod obciążeniem glukozą. Nieleczona insulinooporność może doprowadzić do rozwinięcia się cukrzycy typu drugiego. Jest to choroba, która wymaga znacznie większych wyrzeczeń niż restrykcyjna dieta, dlatego na serio warto zrobić wszystko, żeby jej uniknąć. Specjaliści twierdzą, że insulinooporność wyprzedza o 10 lat pojawienie się cukrzycy typu drugiego, więc warto się zbadać w tym kierunku. Okej. Zanim przejdziemy do kolejnej częstej przyczyny przewlekłego zmęczenia, chciałabym Wam powiedzieć parę słów na temat sponsora dzisiejszego odcinka, czyli aplikacji Cambly. Zauważyliście już z pewnością, że bez znajomości języka angielskiego jest coraz trudniej funkcjonować. Mnóstwo osób, w tym ja, ma ogromny problem z mówieniem po angielsku, nawet jeśli nieźle radzimy sobie ze słuchaniem i czytaniem. I tutaj bardzo pomocnym narzędziem może być właśnie apka Cambly, dzięki której możecie ćwiczyć swój angielski z native speakerami. To, co moim zdaniem zasługuje na uwagę, to fakt, że korzystając z Cambly możemy połączyć się z native speakerem o dowolnej porze dnia czy nocy. Nie musimy rezerwować lekcji z wyprzedzeniem, co daje ogromną elastyczność w nauce i niweluje stres związany z tym, że zapomnimy o lekcji czy spóźnimy się na nią. Ponadto wybieracie sobie takiego native'a, który będzie dla Was najlepszą opcją. Przykładowo, jeśli potrzebujecie ćwiczyć angielski biznesowy, programistyczny czy z konkretnym akcentem, to szukacie lektora, który oferuje właśnie takie konwersacje. Ponadto wszystkie zajęcia są nagrywane i dostępne dla ucznia. Możesz w ten sposób na bieżąco analizować swoje błędy i pracować nad ich poprawą. Poza tym wszystkie zajęcia są jeden na jeden, więc lektor w 100% poświęca Tobie uwagę. Nie wiem jak u Was, ale ja lubię się uczyć z osobą, która odpowiada mi temperamentem i osobowością, a w Cambly przed umówieniem się na rozmowę mogę sprawdzić, jak dany lektor mówi i jaki ma właśnie ten temperament. Tak więc Cambly serdecznie Wam polecam, w opisie filmu zostawiam Wam link, dzięki któremu otrzymacie darmową 10-minutową lekcję. Żeby skorzystać z niej, nie musicie podawać danych swojej karty płatniczej, więc możecie wypróbować Cambly bez stresu. Wystarczy założyć konto za pomocą maila i to wszystko. Ponadto dzięki współpracy z Cambly mam dla Was spory rabat. Z kodem 60 okiem chemika pierwszych 200 osób ma minus 60% na plan 12-miesięczny. Okej, przechodzimy do kolejnej częstej przyczyny braku energii i zmęczenia, a jest nią niedożywienie. Nadmiar cukru w diecie i ogólnie zbyt duża podaż kaloryczna stanowią bezspornie ogromny problem w dzisiejszym świecie. Więcej osób umiera na choroby związane z otyłością i nadwagą niż z niedożywienia. Jednak wciąż spora liczba osób z niedożywieniem się zmaga. Brak odpowiedniej ilości kilokalorii w diecie nie pozwala na prawidłowe działanie komórek i narządów w organizmie. Generalnie, no jedzenie jest paliwem dla naszego organizmu. Gdy paliwa brakuje, to się jedzie na oparach. W rezultacie organizm przechodzi w tryb oszczędzania energii, a Ty czujesz się zmęczony, bez energii, gotowy na zapadnięcie w zimowy sen. Niedożywienie jednak nie zawsze wynika ze zbyt małej ilości kilokalorii w diecie. Czasami jej przyczyną są nietolerancje pokarmowe, które utrudniają wchłanianie składników odżywczych. Jedną z takich przyczyn może być celiakia, czyli choroba autoimmunologiczna, w czasie której po spożyciu glutenu dochodzi do stanu zapalnego wyściółki jelit. W rezultacie dochodzi do zaniku kosmków jelitowych, a w konsekwencji utrudnionego wchłaniania substancji odżywczych, np. żelaza czy wapnia. O celiakii nagrałam już jakiś czas temu cały film, więc zapraszam Was do jego obejrzenia, oczywiście link będzie w opisie filmu na dole. Jednym z częstych objawów celiaki jest anemia oporna na leczenie. Mimo zwiększania ilości żelaza w diecie, a nawet podawania wysoko przyswajalnych preparatów żelaza, nie dochodzi do poprawy wyników krwi. Zwłaszcza wtedy warto zrobić badania w kierunku celiaki.
Anemia jest oczywiście również jedną z przyczyn przewlekłego zmęczenia. Zbyt mała ilość magnezu w diecie również. Zatem, jak widać, niedożywienie, a co za tym idzie niedobory witamin i minerałów, mogą być przyczyną tego, że czujemy się wiecznie zmęczeni i bez energii. Kolejne problemy zdrowotne, które mogą powodować przewlekłe zmęczenie, to niewydolność nerek, niewydolność wątroby oraz utajone choroby serca. Wiele osób nawet nie podejrzewa, że może chorować na jedną z tych chorób, tymczasem są one dużo częstsze niż nam się wydaje. Z tego powodu warto robić raz w roku badanie ogólne moczu, oznaczyć kreatyninę oraz mocznik w celu sprawdzenia, czy nerki funkcjonują prawidłowo. Jeśli chodzi o wątrobę, warto raz w roku zrobić tak zwany panel wątrobowy, czyli badanie biochemiczne krwi umożliwiające ocenę pracy wątroby oraz aktywności wytwarzanych przez nią enzymów. W surowicy krwi oznacza się aktywność parametrów stanu wątroby, które widzicie o tutaj. Natomiast jeśli chodzi o utajone choroby serca, konieczna jest wizyta u lekarza, który zleci odpowiednie postępowanie. W dzisiejszym świecie depresja jest chorobą społeczną. Choruje na nią aż 1,5 miliona Polaków. Jednym z symptomów mogących świadczyć o tej chorobie jest właśnie brak energii i przewlekłe zmęczenie. Jeśli od dłuższego czasu nie masz siły wstać z łóżka, cieszy cię mniej rzeczy niż kiedyś, jesteś rozdrażniony i ogólnie czujesz, że coś jest nie tak, warto udać się do psychologa, psychiatry i po prostu sobie pomóc. Pamiętaj, że nieleczona depresja jest chorobą śmiertelną, bo na pewnym jej etapie mogą się pojawić myśli samobójcze. Warto działać, zanim choroba rozwinie się do takiego stadium, w którym na serio ciężko się funkcjonuje. Na koniec zostawiłam trzy powody, które również często są bagatelizowane w kontekście zmęczenia. Pierwszym z nich jest sen. Mnóstwo osób uważa, że powodem przewlekłego zmęczenia w ich przypadku na pewno nie jest brak snu, bo przecież się wysypiają. Jednak nie każdy sen jest regeneracyjny. Mówi się, że powinniśmy spać około 8 godzin na dobę. Problem w tym, że nie dla każdego jest to optymalna ilość snu. Niektórzy potrzebują go więcej, a inni mniej. Tak naprawdę każdy z nas powinien sprawdzić, po ilu godzinach snu czuje się najbardziej wypoczęty i właśnie tyle godzin spać. W moim przypadku to jest 7 godzin. Po 8 godzinach snu czuję się rozbita i wiem, że ta ilość snu mi akurat nie służy. Ale znam też osoby, które potrzebują nawet 9-10 godzin snu dziennie, bo inaczej chodzą jak zombie. Następnym czynnikiem, nad którym warto się pochylić, jest światło. Jak pewnie wiecie, światło słoneczne daje sygnał naszemu mózgowi, aby przestał produkować melatoninę, czyli hormon snu. Gdy światła jest mało, nasz mózg zaczyna wydzielać melatoninę, która pomaga nam zasnąć. Gdy nadchodzi jesień i zima, robi się ciemno w godzinach, w których wielu z nas jeszcze normalnie funkcjonuje. Mnóstwo osób robi sobie w domu nastrojowe światło, zapala świeczki i właśnie wtedy ogarnia jesenność. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ brak światła dla mózgu jest sygnałem do spania. Zatem jeśli chcesz w jesienno-zimowe wieczory mieć więcej energii, zadbaj o dobre oświetlenie. I ostatni czynnik wpływający na ilość energii to ruch. Spróbuj każdego dnia poświęcić przynajmniej 30 minut na spacer, jazdę na rowerze czy inną aktywność fizyczną. Ruch sprawia, że organizm jest bardziej dotleniony, krew szybciej krąży i odżywia nasze komórki, a to przekłada się na więcej energii. Więc jeśli czujesz, że ogarnia cię senność i zmęczenie, spróbuj zrobić parę przysiadów, przejść się na krótki spacer czy poskakać do ulubionej piosenki. Efekt powinien być natychmiastowy. Wymienione w tym odcinku możliwe przyczyny przewlekłego zmęczenia i braku energii są tymi najczęstszymi, ale nie jedynymi. Inne powody to na przykład choroby nowotworowe, menopauza, przewlekły stres, choroby płuc, zakażenia HCV, niedoczynność kory nadnerczy, bezdech senny i naprawdę wiele, wiele innych. Dlatego nie lekceważ tego, że ciągle nie masz energii. To nie jest normalne i wymaga diagnostyki. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i zapraszam do odwiedzenia mnie na Instagramie i na Facebooku, a także do wypróbowania mojego maturalnego kursu chemii online Chemia w probówce. Znajdziecie w nim treściwe lekcje, eksperymenty chemiczne, wszystkie zadania z matur oraz moje autorskie wraz z pełnymi rozwiązaniami. Zaufało nam już ponad 11 tysięcy uczniów, więc ta liczba mówi sama za siebie.
Nauka z chemią w probówce to nauka, która ma sens, a wiedza jest podana w lekko strawny, zrozumiały sposób, dzięki czemu nie tylko nie marnujesz czasu na wertowanie notatek i podręczników, ale również masz pewność, że szybko przyswoisz materiał do matury. Dla zainteresowanych mam kod rabatowy OC2022, z którym macie zniżkę 10% na pierwszą subskrypcję. Link do kursu zostawiam w opisie filmu na dole. Pamiętajcie również o wypróbowaniu aplikacji Cambly do nauki języka angielskiego. Z kodem 60 okiem chemika pierwszych 200 osób ma minus 60% na plan 12-miesięczny. A ten, kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu. The king is tired. Do zobaczenia. Cześć.